arn.eu. Na mojej liście gier niesłusznie zapomnianych jedno z najwyższych miejsc zajmuje The Devil Inside. Wydana w Polsce przez CD Projekt jako pierwsza pozycja popularnej serii tanich wydań Ekstra Gra, nigdy nie miała chyba ambicji stać się międzynarodowym hitem. A szkoda, bo jak mało która znalazła swój własny, indywidualny styl, który do dziś trudno porównać z jakimkolwiek innym tytułem. U podstaw The Devil Inside jest prostą kalką trzecioosobowych survival horrorów z Resident Evil na czele. I nic dziwnego, gdyż za scenariusz odpowiedzialny był sam Hubert Chardot, scenarzysta kultowego Alone in the Dark z 1992 roku. Czym wewnętrzny diabeł wyróżnia się na tle konkurencji, jest formuła. Tytuł gry jest bowiem jednocześnie tytułem neonowego reality show prowadzonego przez charyzmatycznego Kubę Rozpruwacza, który obserwuje akcje z ciepłego, kolorowego studia w Hollywood. No to chyba już czas, żebyśmy rozpruli kurtynę najbardziej śmiercionośnego show na tej planecie. A mówię o The Devil Inside! Czy wszyscy są szczęśliwi? Jesteście niesamowici! Dobra, słuchajcie. Spróbuję teraz skontaktować się z naszym wspaniałym tropicielem, który jest już na miejscu zbrodni. Dej, chłopcze, odbierasz mnie? Głośno i wyraźnie. Wspaniale zatem do dzieła! My zaś wcielamy się w postać Dave'a Coopera, który uzbrojony w spluwę i będący w stałym kontakcie ze studiem, próbuje rozwikłać zagadkę opuszczonego domu znanego jako Brama Cieni. Idąc tropem telewizyjnym, gracz obserwuje akcję poprzez jedną z kilku dostępnych w grze kamer. Do postaci trwale przyczepiona jest kamera latająca, odpowiadająca widokowi trzecioosobowemu, ale oprócz tego za bohaterem zawsze biega kamerzysta, a w niektórych momentach podąża i helikopter, który strzela ujęcia z powietrza. Grający może w dowolnym momencie przeskakiwać w ten sposób między kamerami, a nawet, co jest zjawiskiem niecodziennym nawet dziś, przyklejać do ekranu mniejsze okienka z innymi widokami. Jak na showmana przystało, Dave musi nie tylko walczyć o życie w posiadłości wypełnionej zombiakami, ale też utrzymywać uwagę publiczności. Dlatego też rzuca ciągle sucharami, prowadzący chętnie komentuje otoczony seksownymi hostessami wydarzenia ze swojego ciepłego fotela, a celne headshoty nagradzane są gromkimi brawami publiczności w studiu. The Devil Inside to program pełną gębą i cokolwiek by się nie działo, show musi trwać. Oczywiście Kuba Rozpruwacz bierze sobie reality w reality show bardzo do serca. W Diable Wcielonym nic nie jest udawane, bohater naprawdę toczy batalię z nieumarłymi, a nawiedzony zamek otoczony jest przez korowód policji pilnujący, by żadne ze straszydeł nie uciekło z miejsca zdarzenia. To taki komentarz społeczny na temat moralności telewizji, tego czy ludzkie życie powinno być ważniejsze od oglądalności i jak daleko posunąć mogą się media w pogoni za słupkami. Fabułę gry często przyrównuje się do Uciekiniera Stephena Kinga. Pierwsza sekcja to typowy samouczek. Poruszamy się po ogrodach, napotykamy pierwsze zombiaki, zapoznajemy się ze sterowaniem i zbieraniem przedmiotów. Mimo swojej indywidualności, surowy gameplay nie odchodzi daleko od sztampy tego gatunku. Dave porusza się jak czołg, podobnie do postaci z Residenta, choć potrafi przy tym przynajmniej biegać. Celowanie za to, dość ważny aspekt rozgrywki, jest za to diabelnie niewygodne. Bohater posługuje się laserowym celownikiem, który fruwa na wszystkie strony i w niektórych sytuacjach staje się niewidoczny, chyba że celujemy bezpośrednio w przeciwnika. Pojawiają się też drobne problemy z kamerą. Atmosferę psuje również delikatnie oprawa graficzna, która nawet w 2000 roku, gdy gra trafiła do sklepów, uważana była za dość prymitywną i przestarzałą. Duży nacisk w The Devil Inside położony jest też na szukanie przedmiotów, głównie kluczy, do otwierania dalszych przejść. Prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero po dotarciu do demonicznego zamku, a gra staje się survival horrorem z krwi i kości. To tu również poznajemy naszą drugą bohaterkę, Dave'ę, alter ego Dave'a, która jest przysłaną z piekła sukubką wysłaną na ziemię w celu odesłania nieumarlaków do Inferno. Od tego momentu, wskakując na pentagram bądź piekielne bramy, możemy dowolnie przełączać się między bohaterami. Dave korzysta z bogatego arsenału spluw i naprawdę zabawnej w użyciu piły tarczowej, Dave'a rzuca potężne i często samonaprowadzające zaklęcia.
Ja preferuję Dave'a głównie dlatego, że nie muszę martwić się o amunicję, plus lubię patrzeć jak biega, szczególnie gdy ma na sobie swój obcisły złoty kombinezon. Podczas gdy Dave musi też znajdować nowy oręż, Dave'a dostaje nowe sztuczki od swojego szefa w zamian za pochłonięte dusze umarłych. Warto wspomnieć też, że nie potrafi ona mówić w żadnym ludzkim języku, zamiast tego do komunikacji używa kombinacji łaciny, włoskiego, niemieckiego i angielskiego. Zazwyczaj jednak siedzi cicho i robi swoje. Historia komplikuje się dodatkowo, gdy do bramy cieni wkracza Angelina, reporterka kanału naukowego, która nie wierzy w zjawiska paranormalne i próbuje przekonać widzów, że zespół The Devil Inside to grupa szarlatanów i hochsztaplerów żerujących na łatwowierności widzów. Oczywiście niemal natychmiastowo zostaje porwana przez demony, nadając reality show dodatkowy aspekt misji ratunkowej. Mimo masy wad nie potrafię nie kochać tej gry. Co z tego, że sterowanie jest do niczego? Co z tego, że fabuła ledwie się klei? Co z tego, że gdy chcemy zmienić broń, musimy poczekać na załadowanie się ekranu ekwipunku? Gdy przygoda Dave'a ma w sobie nieodparty urok. Nie zniechęca mnie nawet bardzo specyficzny dubbing, w którym rolę rozpruwacza gra z jakiegoś powodu aktor komediowy i satyryk Jerzy Kryszak i idzie mu nawet nieźle. Nic za to nie usprawiedliwia bardzo słabego występu Piotra Wyrzykowskiego w roli Dave'a, który uśpiłby publiczność nawet czytając najśmieszniejsze dowcipy świata. Bardziej zmieszany niż las po przejściu huraganu. Frustruje za to słabo przemyślany system zapisu gry. Nie tylko nie możemy zapisywać w dowolnym momencie, ale gra oferuje aż dwa rodzaje save pointów, jednorazowe i wielokrotnego użytku. Żeby było śmieszniej, ponieważ gra toczy się przez długi czas na bardzo małym obszarze nawiedzonej posiadłości, jednorazowe save pointy, które przydałyby się w dalszej części gry, znikają trwale, pozostawiając nas bez opcji zapisu przez długie fragmenty przygody, w tym przed spotkaniem z bossami. Jest za to wiele, za co The Devil Inside można pokochać. Ja na przykład zakochałem się w stylistyce gry łączącej survival horror z neonowym Hollywood. Przed ekranem ładowania Kuba Rozpruwacz zaprasza widownię na reklamę, a biegający za nami kamerzysta z latającą na boki kamerą i zakłóceniami dodaje do równania pierwiastek reality show. Gra ta posiada również jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii gier wideo, z szalonymi saksofonowymi solówkami w przerwach między planszami i wrzynającą się w mózg muzyką z czołówki programu. Co najlepsze, muzykę można było odtwarzać też wkładając płytę do zwykłego odtwarzacza CD. Do polskiej wersji CD Projekt dołączał również płytę z muzyką polskich wykonawców, inspirowaną ponoć grą, ale szczerze mówiąc nie widzę w niej żadnych podobieństw. Same kawałki też nie zestarzały się w większości zbyt dobrze, choć i tu znalazłyby się smaczki takie jak pamiętny utwór Zabij. Warto też wspomnieć, że The Devil Inside było jedną z pierwszych gier wykorzystujących technikę Bullet Time, o rok wyprzedzając samego Maxa Payne'a. Wciskając odpowiedni przycisk na klawiaturze, można było obejrzeć egzekucję wroga w zwolnionym tempie, bądź wykorzystać tak zwaną kamerę szpiegowską do przyjrzenia się przeciwnikom chowającym się za ścianami. Musicie przyznać, że The Devil Inside było grą naprawdę niecodzienną i jednocześnie produktem swoich czasów, epoki, gdy telewizją rządził Big Brother, a grami komputerowymi Resident Evil 3. I choć nasza wewnętrzna diablica i jej nie mniej atrakcyjny kolega Dave nigdy nie osiągnęli statusu gwiazd, głównie za sprawą przeciętnego scenariusza i frustrującego sterowania, to warto o nich pamiętać i trochę ubolewać, że fantastyczny show, jakim było The Devil Inside, anulowane zostało po pierwszym, pilotażowym odcinku.